Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj mój przepyszny pomysł na rolatki z kurczaka z farszem jak na pierogi ruskie. Idealne danie obiadowe lub przekąska na imprezę. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą filet z kurczaka, ugotowane ziemniaki, twaróg, cebula, jajka, bułka tarta, mąka, natka pietruszki, olej, papryka słodka, pieprz i sól. Zaczynamy od przygotowania mięsa. Umyte i osuszone filety z kurczaka kroimy po skosie na cienkie plastry. Plastry kurczaka rozkładamy na desce i przykrywamy folią. I mięso z obu stron delikatnie rozbijamy na jeszcze cieńsze plastry. Filety obracamy i z drugiej strony również delikatnie rozbijamy. Odwijamy folię i mięso delikatnie posypujemy solą, świeżo mielonym pieprzem i papryką słodką. Filety obracamy i z drugiej strony również doprawiamy solą, pieprzem i papryką słodką. A teraz przygotowujemy farsz. Pół dużej cebuli lub jedną małą kroimy w drobną kostkę. I na rozgrzany olej wykładamy pokrojoną cebulę. Cebulę odrobinę solimy. Smażymy na średnim ogniu do lekkiego zezłocenia. Natkę pietruszki drobno siekamy. Nie musi być jej dużo. Następnie do ugotowanych ziemniaków dodajemy twaróg. I ziemniaki z twarogiem dokładnie rozgniatamy widelcem lub praską. Do farszu oczywiście można wykorzystać ziemniaki z poprzedniego dnia. Do ziemniaków dodajemy podsmażoną cebulę. Doprawiamy do smaku pieprzem i ewentualnie solą. I całość dokładnie mieszamy. Na koniec do farszu można jeszcze dodać posiekaną pietruszkę lub koperek, ale nie jest to konieczne. I tak przygotowany farsz nakładamy na rozbite plastry mięsa. Farsz ziemniaczany rozsmarowujemy. I filety zwijamy w ruloniki.
A teraz przygotowujemy panierkę. Do panierowania będzie potrzebna bułka tarta. Bułkę tartą przygotowuję sama i bardzo polecam ten sposób. Wysuszone kawałki bułki rozdrabniamy blenderem. I bułka tarta jest gotowa. Następnie bułkę tartą przesypujemy do płaskiego naczynia. Do drugiego naczynia wbijamy jedno lub dwa jajka, w zależności od ilości roladek. Jajka roztrzepujemy widelcem. A do trzeciego naczynia wsypujemy około 3 łyżek mąki. I roladki dokładnie panierujemy, najpierw w mące, następnie w jajku i w bułce tartej. I tak kolejno postępujemy ze wszystkimi roladkami, starając się przy tym dokładnie je zawinąć. Gotowe roladki wykładamy na rozgrzany olej i dokładnie ze wszystkich stron obsmażamy. Smażymy po 3-4 minuty z każdej strony na złocisty kolor. Usmażone roladki zdejmujemy z patelni i kładziemy na ręcznik papierowy, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!